Ten piękny majowy dzień, gdy świętujemy Noc Muzeów i początek łódzkich senioraliów, przygotowałam dla Was akcję plastyczną z muzycznymi inspiracjami. Wszystko jest wibracją, świat jest dźwiękiem, całe stworzenie, nawet pustka, jest wibrującym dźwiękiem. Rzeczywistość można usłyszeć. Róża po rozkwitnięciu wydaje zgodnie z fotoakustyczną spektroskopią słyszalny dźwięk, przypominający odgłos organów. Pojedyncze źdźbło zboża również wydaje dźwięk. Atomy mają własne wyraźne dźwięki, które łącząc się tworzą akordy lub cząsteczki. Atom jest maleńką nutką muzyczną. Nawet kamień jest zamrożoną muzyką. Cała przyroda istnieje w ogromnym oscylacyjnym spektrum. To jest pieśń życia par excellence, wielki chór złożony z miliardów dźwięków, które łączą się w potężną polifonię, w niewyobrażalną dla człowieka harmonię, pisze muzykolog Joachim Ernst Behrendt. My dzisiaj zajmiemy się plastyczną interpretacją kilku utworów muzycznych. Pierwszym będzie kompozycja francuskiego kompozytora Camilla Saint-Saensa. Drugim utwór Edwarda Grieg'a, norweskiego kompozytora. A trzecim kompozycja rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego. Zadaniem uczestników jest przekazanie na wybranych kartonach przy pomocy pasteli, suchych, olejnych, markerów, swoich emocji i wyobrażeń związanych z działaniem utworów muzycznych. Proszę o koncentrację. Można zamknąć oczy i wyrazić siebie stosując różne środki plastyczne, takie jak linie, faktury, plamy barwne, w kompozycjach nieprzedstawiających lub przedstawiających, gdy zasłyszane dźwięki przywołują obrazy. Pokażcie, co Wam w duszy gra.